Dzień dobry. Nietypowo dzisiaj chcę opowiedzieć o najnowszym Blackview DR970X 2CH LTE Plus, czyli najnowszym flagowym wideorejestratorze marki Blackview, który jest jednocześnie najdroższym wideorejestratorem dostępnym aktualnie w WR24.pl i generalnie na rynku wideorejestratorów, przynajmniej wedle mojej wiedzy. Bezsprzecznie najdroższy. 3000 chyba 300 coś. I jedno podstawowe pytanie. Czy warto kupić wideorejestrator za ponad 3000 zł na przód i tył? I właśnie w takiej oto formule, dość nietypowej, postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam. Wideorejestratory 24.pl, czyli Dawid Lorenz prezentuje. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Na początek może powiem, o co chodzi z tymi Blackview. Blackview DR970X 2CH LTE Plus to najnowszy wypust. Ta końcówka plus ma tu znaczenie, ponieważ w zeszłym roku były dokładnie te same wideorejestratory. One troszeczkę się różniły też wizualnie, tam drobne detale miały, ale generalnie były te same wideorejestratory bez tego dopiska plus. I jak to w Blackview stylu, po raz kolejny po prostu odświeżyli swoje wideorejestratory, dodając jakiś tam szczegół i nazywając je takim przyrostkiem plus. Znamy ten motyw. Jeśli chodzi o Blackview, to nic nowego. O co chodzi z tymi plusami? Generalnie najważniejsza nowość w tych wideorejestratorach to jest wykorzystanie sensora obrazu, przetwornika obrazu Sony Starvis drugiej generacji. Sony Starvis drugiej generacji już od ponad roku, bo na początku 2023 pojawił się pierwszy wideorejestrator z tym właśnie przetwornikiem i to był wideorejestrator absolutnie przełomowy, ponieważ był to pierwszy wideorejestrator z nagrywaniem 4K i aktywnym, czy skutecznym po prostu, trybem HDR. A tryb HDR tym niezorientowanym zreferuje, że chodzi głównie o to, że w warunkach nocnych skuteczność nagrań, jakość tych nagrań jest podniesiona. No i jest możliwe m.in. wychwytywanie tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych. No i prawie wszystkie wideorejestratory, które do tej pory się pojawiały z tym sensorem właśnie Sony Starvis 2, legitymowały się dość skutecznym trybem HDR. Więc wobec najnowszych modeli Blackview z tym przyrostkiem plus, kiedy już było wiadomo, że będą wykorzystywać właśnie tenże sensor Sony Starvis 2, no, oczekiwania były takie, że też będzie zaimplementowany tryb HDR i te kamery będą też w stanie wychwytywać tablice w nocy i tak dalej, i tak dalej. No, niestety nie. Stało się inaczej. Blackview zaprezentowało kamerę opartą o Sony Starvis 2 i nie zaimplementował trybu HDR. Aczkolwiek są też zalety, ponieważ na przykład mocno popracowano nad motion blurem, czyli tym efektem rozmazywania szczegółów, szczególnie w warunkach jazdy za dnia. Na przykład takich jak dziś, kiedy mamy dzień pochmurny, taki nienasłoneczniony i ta jakość, ta skuteczność tych nagrań może być trochę pogorszona i ten motion blur, czyli rozmywanie tablic rejestracyjnych w ruchu, no jest może być dość uciążliwe. No i tutaj akurat pod tym kątem Blackview tutaj mocno się poprawiło, no ale niestety w nocy tych tablic nie czyta i to jest dla mnie zagadka po prostu niesamowita. Dlaczego wykorzystali Starvis 2 i nie wdrożyli HDR-u? To jest trochę jakby kupić sobie Ferrari, które jest ograniczone elektronicznie do 120 km na godzinę. Coś w ten deseń. Biorąc pod uwagę fakt, że główną zmianą w wideorejestratorach serii Plus była po prostu zmiana sensora, no to tutaj tej takiej mocnej korzyści z zastosowania tego sensora niestety nie ma. Więc no jest tutaj spore rozczarowanie, nie ukrywam. Natomiast co jeszcze? No Blackview generalnie, biorąc pod uwagę całokształt, no to są wideorejestratory, które no wiadomo oferują pewien zestaw funkcjonalności. Przód, tył, GPS, Wi-Fi, tryb parkingowy, tutaj detekcja ruchu i wstrząsów, to jest też taka nowość, zwiększyli bufor do 10 sekund, więc jeżeli coś kamera w trybie parkingowym wykryje, jakieś uderzenie czy coś, no to ten bufor będzie aż 10 sekund wstecz. To też jest akurat zmiana na plus, dość istotna moim zdaniem. Ale najważniejsza funkcjonalność związana z wideorejestratorami Blackview od już dobrych kilku lat to jest przede wszystkim chmura Blackview Cloud. Usługi internetowe, usługi chmurowe Blackview Cloud.
I pod tym względem Blackview wciąż nie ma sobie równych. Absolutnie najlepszy system zdalnego dostępu do wideorejestratora, usług chmurowych, internetowych przez sieci 4G LTE, z aplikacji w telefonie, z aplikacji w komputerze, w przeglądarce, w różnych trybach, w różnych opcjach. No generalnie jest to najlepszy system usług chmurowych dostępny w świecie wideorejestratorów do tej pory. I pomimo, iż inni producenci zaczynają już powoli wchodzić w te systemy chmurowe, chociaż akurat ThinkWare jest od dłuższego czasu już w chmurę wdrożony, ale żaden z tych producentów jeszcze nie zaproponował tak kompleksowej, tak rozbudowanej usługi jak właśnie Blackview. Jeszcze krótko o tej chmurze, że tam jest mnóstwo tych funkcji, ale najważniejszą moim zdaniem, taką najbardziej trafiającą w świadomość jest przede wszystkim wysyłanie powiadomień, kiedy auto jest zaparkowane, kamera jest wewnątrz i w trybie parkingowym wykryje jakieś uderzenie, wstrząs albo jakieś zdarzenie, po prostu dostajesz od razu powiadomienia na telefon o tym, że coś się stało, możesz zalogować się do kamery, możesz sprawdzić, co się wydarzyło, ten plik z tego zdarzenia też jest automatycznie kopiowany do chmury, możesz pobrać, przeglądać pliki, to jest dla mnie największy, jak do tej pory niezastąpiony przez żadnego innego producenta feature, czyli można zalogować się do kamery i przeglądać pliki, które są zapisane na karcie pamięci wewnątrz kamery z telefonu przez internet. To był dla mnie absolutny game changer, jeśli chodzi o przeglądanie właśnie jakichś tam zdarzeń drogowych, kiedy mogłem sobie usiąść w domu na kanapie i w telefonie przeglądać, co się w kamerze zapisało, bez wychodzenia do samochodu i łączenia się z kamerą i tak dalej. Więc to jest absolutnie rewelacyjna sprawa dla mnie. I tych funkcji chmurowych żaden inny producent nawet dopiętnie dorasta do Blackview, co nie znaczy, że to się nigdy nie zmieni, ale póki co nie ma konkurencji Blackview pod tym względem. Dlatego reasumując ten krótki film, który już trwa prawie 10 minut, czy warto kupić Blackview DR970X z najnowszej serii Plus, a szczególnie ten model LTE Plus ze zintegrowanym modemem 4G, modułem 4G, do którego nie trzeba żadnych dokupować routerów, jakichś tam modemów i tak dalej. Nie, nie warto kupować tej kamery, nie warto wydawać 3300 zł, chyba że chcesz korzystać i kręcą Cię te funkcje chmurowe i dla Ciebie jest to autentyczna wartość dodana. Jeżeli planujesz kupić wideorejestrator Blackview, a tą chmurę, w sumie to mi ona niepotrzebna, to są lepsze, bardziej powiedziałbym efektywne pod względem, szczególnie pod względem tej jakości i skuteczności nagrywania obrazu, i tańsze kamery niż właśnie ten najnowszy Blackview i najbardziej flagowy Blackview, więc jeszcze raz to powtórzę. Blackview z najnowszej serii Plus, DR970X Plus, nie kupuj, nie wydawaj tych 3000 zł, chyba że będziesz chciał wykorzystywać chmurę i mieć zdalny dostęp do wideorejestratora i wszystkich funkcji, które są w tym wideorejestratorze właśnie z poziomu aplikacji w telefonie. To wtedy, owszem, jak najbardziej zachęcam Cię do wydania 3300 zł plus akcesoria na zakup Blackview, ponieważ żadna inna kamera na rynku nie zaoferuje tej funkcjonalności, którą właśnie ma Blackview, wciąż najlepszą. Niesamowite. Powiedziałem na głos, że nie warto kupować Blackview. Ja, fan Blackview, najbardziej zakochany Blackview facet w tym kraju. No cóż, to dziękuję. Do następnego razu, pa! Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych i na stronie wideorejestratory24.pl.